Książki tradycyjne, papierowe i e-booki. Czy rzeczywiście wszyscy wolą e-booki? Czy książki papierowe będą zastąpione przez e-booki? Dzisiaj mówię właśnie o tym. Zapraszam. Cześć, dzień dobry. Witajcie na Polski Codziennie. Na początku chciałabym podziękować naszemu nowemu członkowi klubu Polski Codziennie, Olce. Olga, dziękuję. Jeśli macie ochotę, również możecie zostać członkami naszego klubu Polski Codziennie poprzez platformę Patreon. Możecie korzystać z materiałów dostępnych na platformie Patreon, które zostały przygotowane do każdego wideo lub podcastu. Przypomnę tylko, że są to takie materiały jak transkrypcja w formacie PDF, audio w formacie MP3, wyjaśnienie trudnych słów w formacie PDF oraz w formacie audio. Aplikacja do nauki wymowy w języku polskim, quiz, który sprawdzi Twój stopień zrozumienia wideo lub podcastu, dyktando w wersji MP3 do słuchania i pisania oraz wersji PDF do sprawdzenia, czy dyktando zostało napisane poprawnie, fiszki do nauki słownictwa. To jest dużo, dużo rzeczy dodatkowych przygotowanych do każdego materiału. Warto z nich korzystać, aby uczyć się języka lepiej i szybciej. Jeśli chcecie mieć dostęp do wszystkich tych materiałów, dołączcie do klubu Polski Codziennie. Zapraszam Was serdecznie. Link do klubu znajdziecie w opisie do tego wideo. To pierwszy link. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Czy książki papierowe zostaną zastąpione przez e-booki? Jedna ze znanych w Polsce księgarni, Merlin, przeprowadziła sondaż wśród Polaków i zrobiła raport na ten temat. O wynikach tego raportu powiem na końcu dzisiejszego odcinka. Zarówno książki papierowe, jak i e-booki mają swoich zwolenników. Czym jest dla fanów książek tradycyjnych książka w wersji papierowej? Co ma takiego, czego nie ma e-book? Co mówią ludzie na ten temat? Posłuchajcie. Po pierwsze, czytanie papierowej książki, zwłaszcza nowej, daje ogromną fizyczną przyjemność. Książki pachną, szeleszczą. Zapach książki, zapach papieru wprawia w dobry nastrój. Jest zapowiedzią czegoś przyjemnego, co nas czeka. Oto zaczynamy czytać i robimy to prawie każdym zmysłem. Również dotyk książki, to uczucie, gdy trzymamy ją w ręku, to ogromna kolejna przyjemność. Po drugie, jeśli spotkamy się z ulubionym pisarzem, z ulubionym autorem i mamy jego książkę w wersji papierowej, zawsze możemy poprosić o dedykację dla nas albo tylko o autograf. W Warszawie raz w roku odbywają się międzynarodowe targi książki. To największe tego typu targi w Polsce. Obrazek, który możecie zobaczyć na targach, to długie kolejki ludzi, którzy z książką pod pachą czekają na spotkanie ze swoim ukochanym autorem, aby poprosić o autograf lub dedykację właśnie. Na marginesie mówiąc, w tym roku targi odbędą się pod koniec maja, jak zwykle na Stadionie Narodowym. Jeśli ktoś z Was będzie w tym czasie w Warszawie, może wybrać się na targi. To ciekawa impreza. Po trzecie, instytucja biblioteki. Książek papierowych nie trzeba kupować, można je wypożyczyć z biblioteki. Jest to cenne, zwłaszcza w przypadku książek starych, które dawno nie były wydawane, a na pewno nie mają wersji e-booka.
Zwolennicy bibliotek mówią również o pozytywnym aspekcie ekonomicznym. Wypożyczanie książek jest bezpłatne. Można więc czytać zupełnie za darmo, a w dodatku mieć dostęp do starych książek. Po czwarte, książkę papierową można przeczytać i podarować komuś w prezencie, komuś, kto również chciałby ją przeczytać. Trudno podarować e-booka. I ostatni aspekt. Na pewno książki papierowe tworzą niesamowitą atmosferę. Pięknie zorganizowana biblioteka lub część salonu, gdzie trzymamy książki, mogą być prawdziwą dekoracją domu. Tego nam e-booki nie dadzą. To mocne argumenty na pewno, ale zwolennicy e-booków mówią o innych aspektach, które również są ważne. Jakie więc zalety mają e-booki? Posłuchajcie. Po pierwsze, zawsze jako pierwszy punkt pojawia się rozmiar i waga książek. Na co dzień możemy wziąć ze sobą jedną książkę, aby czytać ją w metrze albo w autobusie, ale gdy wyjeżdżamy gdzieś, na przykład na wakacje i chcemy zabrać ze sobą kilka książek, jest to problem. Książki są po prostu ciężkie, a e-booki? Możemy mieć ich kilkaset w komórce czy w czytniku do e-booków. Po drugie, w e-booku łatwo znaleźć jakąś informację, którą widzieliśmy w książce. Wystarczy Ctrl F, wpisujemy słowo, którego szukamy i tyle, mamy informację. A w książce papierowej musimy przerzucić kilkaset stron, aby znaleźć coś, czego szukamy. Po trzecie, łatwość zakupu książki. Obie wersje książki możemy kupić online, w internecie, ale rzeczywiście dostęp do e-booka mamy od razu. Na książkę papierową musimy chwilę poczekać, 2-3 dni. Księgarnia zapakuje książkę, wyśle do nas kuriera i ten proces trwa. E-booka mamy natychmiast. Po czwarte, komfort czytania. Rzeczywiście, czytając e-booki, możemy dopasować do siebie, do swoich potrzeb, wielkość liter, rodzaj liter, aby było nam wygodniej czytać. Możemy wybrać kolor tła, na przykład. To wszystko ma znaczenie dla naszego komfortu i tego na pewno nie da nam książka tradycyjna. I po piąte, abonament. Księgarnie internetowe mają w tej chwili swoje aplikacje, w których można czytać książki. W ramach abonamentu można czytać wiele książek miesięcznie. Dla osób, które czytają dużo, zakup abonamentu jest bardziej ekonomiczny, jest tańszy niż kupowanie kolejnych książek. Czy to wszystko więc oznacza, że e-booki mają przewagę nad książkami tradycyjnymi? Czy książki papierowe zostaną zastąpione przez e-booki? Teraz wrócę do raportu, o którym mówiłam na początku. Według raportu przygotowanego przez księgarnię Merlin, aż 95% Polaków uważa, że e-booki nie zastąpią drukowanej książki. Uff, ja też jestem w tej grupie. Tak uważają Polacy, chociaż, uwaga, 80% Polaków kupuje książki w sklepach internetowych. Ja też nie pamiętam, kiedy kupiłam książkę w tradycyjnej księgarni. Również kupuję w internecie. W internecie również Polacy szukają recenzji na temat książek, które chcą przeczytać. Taka jest opinia większości Polaków i pewnie nie tylko Polaków. Ja również uważam, że papierowe książki nie mają się czego bać. Sama kupuję dużo e-booków, przede wszystkim dlatego, że nie ma tylu książek obcojęzycznych w wersji papierowej. Nadal łatwiej jest przeczytać coś po francusku albo po hiszpańsku w wersji elektronicznej niż w wersji papierowej. Na pewno jestem zwolennikiem zastąpienia wszystkich książek, wszystkich podręczników szkolnych e-bookami. Każdy, kto ma dziecko, zna problem ciężkiego plecaka.
Uważam, że to zła sytuacja, gdy dzieci codziennie noszą do szkoły wiele ciężkich książek zamiast małego tableta, w którym jest wszystko. Zwłaszcza, że wszyscy wiemy, w jakim tempie zmienia się informacja, wiedza. I tradycyjne książki, podręczniki do nauki robią się po prostu nieaktualne. Ale gdy mam kupić książkę, do której będę zaglądać wiele razy, na przykład książki z rozwoju osobistego, które bardzo lubię, kupuję książkę papierową. Zaznaczam ważne dla mnie fragmenty kolorowymi karteczkami, pozitami. Ja jestem wzrokowcem, dla mnie obraz to informacja. Poza tym uważam, że czytanie papierowej książki ma również aspekt edukacyjny. W domach, w których dzieci widzą rodziców z książką w ręku, czyta się więcej. Dziecko wynosi dobry przykład z domu. Czyta mama, czyta tata, dziecko też czyta. A z e-bookiem? Nie wiadomo, co robi tata. Ma komórkę w ręku, ale czy czyta, czy przegląda Facebooka? Nie wiadomo. Jestem ciekawa Waszych opinii na ten temat. Jakie wersje książek czytacie? Papierowe czy e-booki? Napiszcie w komentarzach. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Jeśli wideo Wam się podobało, polubcie je. Subskrybujcie również kanał, aby nie umknęło Wam nowe wideo. Jeśli ktoś z Waszych znajomych myśli o nauce polskiego, możecie mu udostępnić to wideo. Będzie mi bardzo miło. Przypominam o naszym klubie Polski Codziennie, gdzie macie wiele dodatkowych materiałów dotyczących dzisiejszego odcinka. Życzę Wam wspaniałego dnia. Buziaki! Cześć!